Cześć, opowiem Wam dziś o profilu okiennym, który jest naszą rodzimą produkcją. Profil okienny jest produkowany przez firmę Deco. Jest to polska firma. Okna na tych profilach składa nam firma Eco Okna, więc no, to też jest polski producent, więc zarówno i profil, jak i producent okien są naszym rodzimym wyrobem, więc polecam. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, jest to profil, który się nazywa EcoSan 7. 7 dlatego, że ma 7 komór. Jeżeli pamiętacie filmik odnośnie Wekis Offline 82, który Wam nagrywałem, to też było tam 7 komór, ale grubość weki była 82 mm. Tu mamy 81 mm, czyli o 1 mm jest węższy ten profil okienny. Ma mniejszą grubość ten profil okienny niż weka, niż Salamander 82, niż osmozę. Jeżeli chodzi o współczynniki przenikalności termicznej, no to tutaj robi się ciekawie, dlatego że dla okna referencyjnego producent podaje, że jest to 0,75, czyli teoretycznie powinno to być cieplej, okno na tym profilu powinno być cieplejsze niż na Salamandrze, natomiast bardzo zbliżone do Weki, jeżeli chodzi o współczynniki przenikalności. Osmoza będzie trochę cieplejszy, ale no niemniej jednak, czyli profil ten trafia w grono jak gdyby najcieplejszych profili okiennych, które mamy dostępne u nas w firmie. Jeżeli chodzi o jedną z ciekawostek, to jeżeli zwróciliście uwagę, tutaj w profilu okiennym środek mamy szary, pomimo białego okna. To nie jest jakieś tam przebarwienie czy coś, po prostu to wnętrze profila okiennego wykonywane jest z plastiku pochodzącego z recyklingu. Taką praktykę też stosuje bardzo często firma Aluplast. Jeżeli będziecie mieli okazję spotkać się z oknami na Aluplaście, to zauważycie, że albo mają szare, albo mają takie kremowe wnętrza. One po prostu pochodzą z recyklingu, więc tutaj jest podobna sytuacja. Jeżeli cenicie sobie środowisko i przy okazji chcecie mieć trochę tańsze okna, no to ten profil okienny trafi w Wasze gusta. Istotną rzeczą jest też to, że standardowo ten profil okienny jest wyposażany w stalowe wzmocnienie, ale otwarte. Tutaj Wam już pokażę bliżej. W kształcie litery C jest to stalowe wzmocnienie. W WC mieliśmy zamknięte, w osmozy mieliśmy zamknięte. Tutaj mamy otwarte, więc ta sztywność profilu nie będzie taka sama jak w przypadku weki, osmozy czy Salamandra. Tamte profile okienne wyjdą pewnie sztywniejsze. Jest to klasa profilu B, czyli teoretycznie to samo co osmozę i co Salamander. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie konstrukcji, mimo wszystko sztywniejszym profilem wydaje się być osmozę i Salamander, dlatego że na nich wykonamy trochę większe konstrukcje, więc skoro producent dopuszcza większe gabaryty okien, to znaczy, że pewnie ma większe zaufanie do tamtych profili okiennych albo po prostu je ma przebadane pod większy wymiar. Jeżeli chodzi o ten profil, jest to profil, który pewnie będzie spośród tych wymienionych przeze mnie najtańszym. Zazwyczaj wychodzi najtaniej. Zdarzały się sytuacje, że wychodził nam przy niektórych oknach drożej niż Salamander. Drożej to jest duże słowo. Zazwyczaj to było na oknie, tam zdarzyło się kilkadziesiąt złotych. No ale bywały takie sytuacje, ale z reguły wychodzi tam kilka procent taniej niż Salamander 82, więc jest to, jeżeli macie okna do założenia na cały budynek, no to te kilkadziesiąt złotych razy kilkanaście sztuk, powiedzmy, czasem
teraz już raczej budynków takich, gdzie jest 20-30 okien, to rzadziej spotykamy, natomiast najczęściej jest to kilkanaście okien, razy kilkadziesiąt złotych, no to robi już pewną kwotę. Jeżeli jesteście na takim etapie, że chcecie jednak budynek trochę bardziej ekonomicznie zakończyć, to wybór tego profilu okiennego jest jak najbardziej sensowny. Wtedy też, jeżeli są to okna o dużych gabarytach, no to wzmocnienie stalowe otwarte zastępowane jest wzmocnieniem stalowym zamkniętym, więc tutaj też pod tym względem jest poprawiona sztywność wtedy tego profilu i wytrzymałość okiennego, więc najczęściej to tak wygląda, że jeżeli wybierany jest ten profil okienny, to w przypadku mniejszych okien, gdzieś tam, nie wiem, łazienka, kuchnia, jest to pozostawiane z tym stalowym wzmocnieniem otwartym, natomiast jeżeli to są balkony, no to tutaj z producentem najczęściej dogadujemy się tak, że wykonywane jest stalowe wzmocnienie zamknięte, a w skrajnych przypadkach nawet wklejana szyba, więc tu, jeżeli chodzi o sztywność tego profilu okiennego, nie ma wtedy co się martwić. Oczywiście może Was też zainteresować informacja, jeżeli chodzi o gwarancję. Na okna wykonane na tym profilu okiennym producent też udziela nam 5 lat gwarancji, więc tu dużo, niedużo. Generalnie nie ma co się przejmować, że będą to okna tańsze, ale będą gorszej jakości. Choć tańsze w tym przypadku nie oznacza tanie, bo ten profil okienny nie będzie najtańszym profilem dostępnym na rynku. To Wam od razu mówię. Jeżeli liczycie, że kupicie te okna w cenie okien marketowych, czy tam z jakichś bardzo tanich profili okiennych, to na pewno nie. Ale z grupy WK, Salamander, Gelan, on będzie profilem najprawdopodobniej tańszym w porównaniu. Jeżeli chodzi o ten profil okienny, to na tą chwilę tyle. Oglądajcie dalej następne filmiki. Cześć!